Jest nam bardzo miło ponownie odwiedzać Kraków. To wielka przyjemność i honor stać przed taką widownią w gościnnych progach Centrum Kongresowego ICE Kraków. The link between people, the environment and prosperity is at the heart of the Education is a Window to the World project and of today's award-winning film, Trashed, featuring major global challenges that no country on its own can resolve and where the only road to success is through cooperation and partnerships. Wiedzę o tym, czym są ekonomiczne, środowiskowe i społeczne wyzwania XXI wieku, od kilku miesięcy zgłębiają uczniowie Kostki, Gimnazjum Jezuitów w Krakowie. Ten projekt służy szeroko pojętej edukacji w dziedzinie ekologii. Wielu młodych ludzi nie ma pojęcia, ile od nich zależy. Oszczędzanie wody, energii, segregowanie odpadów, recykling czy kompostowanie to łatwe zadania. Wszyscy to potrafią. Cywilizacja współczesna nakreśla to, że musimy edukować młodzież w kierunku, żeby rozpoznawała procesy, jakie otaczają współczesną szkołę, współczesny kraj i jakie występują w świecie. Edukacja dla zrównoważonego rozwoju to przede wszystkim promowanie potrzeby uczenia się przez całe życie. To także wzmacnianie świadomości ekologicznej na każdym szczeblu edukacji, począwszy od szkoły podstawowej, aż na edukacji akademickiej kończąc. Zrównoważony rozwój to źródło naszego prosperity i dobrostanu społecznego. Liczące się szkoły biznesowe takie jak Harvard, Oxford, Yale uwzględniają tematykę globalnych wyzwań w swoich programach nauczania. Wspólnie z moimi koleżankami i kolegami implementujemy tematykę zrównoważonego rozwoju w poszczególnych blokach programowych, takich jak język polski, matematyka, przedmioty przyrodnicze, muzyka, a nawet sztuka. Myślę, że ta metodyka odnosi sukces. Wydarzenia tematyczne realizowane w oparciu o technologie multimedialne odgrywają znaczącą rolę w kształtowaniu świata i edukacji młodzieży. Miejsca takie jak Centrum Kongresowe ICE są doskonałą platformą do tego typu spotkań. The Education is a Window to the World project was presented at the United Nations in Geneva and has raised the attention of United Nations Director General Mr. Michael Mueller. Let me now share with you a message of Mr. Michael Mueller, especially for this evening. Niezwykle jestem zadowolona z tego, że tematyka ochrony środowiska cieszy się tak dużą popularnością wśród młodzieży. Edukacja, którą prowadzimy, to przede wszystkim pierwszy krok do tego, aby żyć w środowisku przyjaznym nam wszystkim, bo musimy pamiętać o jednej rzeczy. Planeta, na której żyjemy, musi służyć także następnym pokoleniom. Czy ekonomia zrównoważonego rozwoju nie jest już opcją? To konieczność. Po to właśnie potrzebna jest nam edukacja oraz pogłębiona dyskusja w mediach, w szkołach, na uczelniach i w samorządach o metodach ochrony ekosystemów, źródłach naszego bogactwa. W was jest taka moc, żeby zmieniać świat. Pragniemy, aby ten projekt był właśnie takim oknem na świat, który nas młodych, was młodych, nas właśnie w Krakowie tak zjednoczy, że każdy nam będzie zazdrościł pięknej, głębokiej, dobrej edukacji. Dzisiaj możemy naprawdę w Krakowie rozpocząć wielki proces zmiany, bo wspólnie, jak mówi też Margo, mamy wielką moc. Finansowanie ochrony środowiska w naszym województwie, w naszym państwie oparte jest o prawo ochrony środowiska i wynika z zasady zrównoważonego rozwoju. Globalne wyzwania wymagają współpracy. Współpracy jednostek, instytucji, województw, państw. W skali całego świata ta współpraca przy rozwiązywaniu globalnych wyzwań jest po prostu konieczna.
Jeśli chcemy zacząć coś zmieniać, to zacznijmy od zmiany siebie.